Normalnie powinienem na ten zestaw zareagować. Co? No bo jak to? Wszystko ze złota, wszystko się świeci, wszystko tu błyszczy. No tak nie jest w rzeczywistości. Ale odkąd gram w Minecrafta i odkryłem tą grę i okazało się, że ona jest prawdziwym złotem, no to wszystko jest okej. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No, większość z was wie, a ci z was, którzy nie wiedzą, to niechaj się dowiedzą, że od dłuższego czasu gram w Minecrafta i choć jeszcze pół roku temu się zarzekałem, że nie tknę tej gry, bo ona jest absolutnie nie dla mnie, to dzisiaj wsiągłem, wpadłem, no po prostu jak, hej, no jak ten smok, smaug zatopił się w złocie, w Hobbicie. Nie będę się wymądrzał, bo choć grałem w Hobbita na moim kanale gamingowym, no to tak średnio, a Minecraft tam gram i nie wciągnął jak najbardziej, moi drodzy. Nie no, nie może cierpieć. You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. O nie. Zabiłem owieczkę. No i mówię, Minecraft okazał się dla mnie złotem, więc gdy zobaczyłem złoty zestaw, mówię, no jaha, no przecież Minecraft złoto, złoty zestaw, wszystko się zgadza, wszystko jest legitnie. Zestaw już zbudowałem, ponieważ no lele nierazu mnie na kanale się już pojawiały, stwierdziłem więc, że skoro jakość w miarę tego klocka znamy, skoro już go nieraz budowałem, no to zaoszczędzę wam tego, a dwa mam bardzo zimno na strychu, więc no, sami rozumiecie. Moi drodzy, 3356 to jakoby numer tego zestawu i powiem wam tak, są tu rzeczy, w których ten zestaw jest lepszy od Lego Minecraft, ale jest też, są też rzeczy, które powodują, że są gorsze niż najgorsze podróbki. Ale po kolei, jak widzicie, duża rozbieżność tu będzie. Pudełko wygląda tak, dość płaskie, moi drodzy. Z tyłu, gdy przyjrzymy się, co? No właśnie, dwa w jednym. Co? Dwa w jednym, moi drodzy. Patrzcie, przód okładki pokazuje nam jakoby to, a tył okładki pokazuje nam, jakoby w środku było coś takiego. Komu ufać? Czemu wierzyć? No moi drodzy, ufajcie czemuś takiemu. No właśnie, bardzo łatwo jest się tu nadziać i to jest ta rzecz, która jest gorsza w niż najgorszych podróbkach. Bo gdyby opakowanie stało tak, ba, no gdyby po prostu je chycić w ręce i spojrzeć, to można łatwo się nabrać, bo napis jasno sugeruje nam, że dostajemy tutaj aż dwie rzeczy w jednym. Tą konstrukcję z tą konstrukcją, albo w ogóle te dwie, które dodatkowo łączą się w jedną. Nie. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że tutaj w instrukcji przede wszystkim mamy wprost narysowane, że spójrzcie, mamy zestaw 1, mamy zestaw 2. Pomimo tego, że mają w sumie ten sam numer, więc... Więc no, dla mnie to jest bardzo tania zagrywka niestety ze strony Lele i nie podoba mi się pierwszy duży minusik za takie brzydkie zagranie. Bo tym bardziej zestaw jeszcze, moi drodzy, nie jest jakiś specjalnie tani. Wiecie, Lele są dobrym w miarę zamiennikiem dla Lego, ale nie najtańszym. Łatwo więc się można by było nadziać. Czy kupię ten drugi zestaw? Piszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście widzieć to wspólne. Tym bardziej, że to nawet nie jest jakoś przebudowane. To jest od po prostu te dwa zestawy złączone. I tyle. Przejdźmy jednak do samego zestawu, ale może jeszcze nim to zrobimy, przejdziemy sobie do recenzji, która uważam, że została zrobiona na całe szczęście dobrze. Jest tu czytelnie, mogło to by być trochę większe. Podoba mi się, że tu nie marnotrawią tego miejsca, że jest tutaj tak upchane, w sensie bardziej nie marnotrawią papieru. Wiecie, fajnie jest też to, że tu właściwie mamy sam złoty klocek, więc tym bardziej dobrze, że to jest tak zrobione w stylu Kobi ta instrukcja, że tutaj nie mamy jakby możliwości pomyłki. Znaczy możliwość mamy, ale to musielibyśmy chcieć. Więc instrukcja na szczęście zrobiona fajnie, natomiast co się tyczy samego zestawu, wygląda on tak. Przejdźmy do niego. No i moi drodzy, powiem tak, no dla mnie to jest taki, no właśnie troszkę niestety minusik, bo pierwsze co, no przyglądamy się opakowaniu i widzimy, jest złoto, tu nawet spójrzcie, blink, 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 blink się robi, blink, blink, złoto, nie złoto, złoto, nie złoto, to takie, to taka trochę miedź, jest taki rudziany, miedziany kolor, a nie złoty na pewno. Można się poczuć mocno oszukanym, jeżeli czekamy na złote elementy, złote klocki, przynajmniej tak wyglądające oczywiście, bo nie z prawdziwego złota, a dostajemy, no to nie jest złoto, to nie jest złoto, to daleko do złota. Poza tym, no, budowało się to oczywiście w miarę przyjemnie, ale tak jak mówiłem, już Lele już nieraz udowodniły swoją jakość, także nie ma źle. Jeżeli się tu przyjrzymy, mamy kilka ukrytych, fajnych, ciekawych opcji, chociażby jak tutaj schowany ten kryształ pod tym. Mamy drabinki, mamy więcej takich właśnie elementów tu poukrywanych. Mamy jeszcze tutaj jeden taki ukryty. Mamy jakąś zjeżdżalnię dla diamentu i mamy jakieś schody. I wygląda to naprawdę spoko, wygląda to naprawdę zacnie. Z jednym tylko dla mnie minusem.
No nie wygląda to jak Minecraft, moi drodzy. Jeszcze może kilka miesięcy temu bym się nabrał, jeszcze może kilka miesięcy temu powiedziałbym: wow, spoko, no ciekawe. I nie chodzi mi tu tylko o kolorystykę, bo to nie, absolutnie. Nie rozumiem w ogóle tego zamysłu, czemu to zostało zrobione w kolorze złotym. Kompletnie tego nie kumam. Dlaczego ktoś to zrobił w kolorze złotym? No, niech mi ktoś to wyjaśni, bo ja tego nie ogarnę na nic w świecie. Dlaczego to jest zrobione? Nie ma takiej krainy złotej i tak dalej. Poza tym chodzi mi po prostu o wykończenia. No w Minecrafcie nie ma takich pięknych wykończeń jak tutaj te proste. Dodatkowo tam wszystko jest z bloków, a tutaj pójście taka przestrzeń. No to powinno być faktycznie tak, jak robi to Lego. Jednak Lego robi to, kurczę, bardzo dobrze. Budowane z kwadratów 2 na 2. Takich przestrzeni w Minecrafcie, mówię, byśmy nie mieli. Cegieł też chyba nie do końca możemy, ale tu już się wymądrzał, nie będę. Na pewno nie mamy takich kratek, takich kryształów, no też to po prostu tak nie wygląda. Liście tak samo tak nie wyglądają. No po prostu to, może ktoś, kto się nie zna na Minecrafcie, w sensie ja też się nie znam, ale już tyle się znam, może kogoś bardziej jarało takie stożki. Ja jednak natomiast grając w Minecrafta wiem, że to po prostu jest nierealne. Oczywiście, to nie jest Minecraft, tylko My World, powiecie. No i w sumie ciężko ten argument jakby obalić. Dodatkowo, jest tu kilka jeszcze innych minusów, takich jak spójrz na przykład, no właśnie, co z tego, że tu jest fajnie ukryty kryształ, jak ta klapa nam się nie domyka, on jest widoczny z daleka. No dla mnie taki minusik troszkę jednak chociażby bolący. Poza tym na przykład, o, tu ten kryształ nie do końca się dociskał przez oczywiście to, jak on wygląda, nie ma szans go dobić do ściany. Innymi słowy, konstrukcja, no może być, jeżeli bardziej podchodzimy do tego jako do My World, czyli mojego świata, a nie Minecrafta, no to nawet w miarę okej, powiedzmy. Jakość klocka jest tutaj dobra, nic się nam tu nie rozwala, trzyma się to w miarę mocno i solidnie, no jest okej. O ile jeszcze oczywiście przełkniemy to, że kolorystycznie się to nie zgadza i w ogóle tematycznie, no okej. Natomiast mówiłem też, pamiętajcie, na początku tej recenzji, że ma on też punkty lepsze od Lego i właśnie do nich przejdźmy. To znaczy, czy lepsze, to nie wiem, czy trochę nie przesadziłem, czy trochę za bardzo nie popłynąłem niczym w Minecrafcie na wyspę taką daleką, gdzie mam się uczyć życia. Ale moi drodzy, cóż, ostatnio mówiłem w jednej z recenzji z Minecraftowych na moim bazowym kanale, że brakuje mi tego, żeby właśnie Lego wypuszczało z Minecrafta trochę takie people packi, bo tam jest strasznie nudno, jeżeli chodzi o te postacie, jeżeli chodzi o ich kustomizację, właściwie ona nie istnieje. Tutaj natomiast spójrzcie, dostaliśmy 4 hipków i już nawet nie o to mi chodzi, że spójrzcie, jak oni są skustomizowani, jeżeli chodzi o ten. Jeden jest siekiernikiem, może ścinać drzewa. Dwóch mamy mieczników do obrony pewnie tego miejsca wioski, a jeden jest łopatnik. No super, jeżeli chodzi o właśnie dobór jakby ich narzędzi pracy, to mi się też świetnie podoba. W Lego zazwyczaj albo jest łopata, albo jest właśnie siekiera, albo jest, kurczę, łuk i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o same hipki, to jest właśnie coś, co ja bym chciał widzieć częściej w Lego. To znaczy, elementy, które oczywiście może nie do końca, znaczy w sumie mogą być zgodne z Minecraftem, bo tam skórki wgrywamy jakie sobie chcemy, ale no w sensie, wiecie, Lego by czegoś takiego właśnie nie wydało i to mnie boli, a to mi się podoba, bo jakby możemy sobie z tego robić postaćkę dokładnie jaką chcemy, a nawet jeżeli nie taką jaką chcemy, to po prostu bardziej uniwersalną niż, nie wiem, Steve czy Alex, nie? O to mi chodzi. I na przykład tutaj, wiecie, to nie jest jakieś specjalne, jakieś, nie wiem, pseudoogroniczki czy coś, z tyłu nawet nic nie ma, ale po prostu mi się podoba, że mamy jakiekolwiek opcje, jak to powiedzieć, kustomizacji takiej troszkę. Tu cały zielony, w zielony nawet sweterku, troszkę tylko tego złota mu wystaje spod spodu. No minka taka, że buźki nie ma, nie, tamten ma, ten na przykład buźki w ogóle nie ma. Trzeci z nich to w ogóle, nie wiem, czy to są flaki, czy on ma rozwaloną koszulę od walki, bo trochę dla mnie to tak wygląda, ciuch, może nie koszulę. Nóżki, oni w ogóle praktycznie wszyscy mają identyczne, różniące się tylko i wyłącznie kolorami. No i ostatni jeszcze, jaki tutaj znajdziemy, to o, w ten sposób wyglądający, taki trochę zdziwiony na buzi. Powiem wam szczerze, podoba mi się ilość figurek tutaj, podoba mi się to, że mają różne narzędzia pracy i podoba mi się to, jak one są różnorodne. I kupując ten zestaw, liczyłem jednak na ciut więcej, bo tak jak mówię, no troszkę jednak zawiodło mnie przede wszystkim to, co widziałem. Oczywiście, ja się na opakowanie nie dałem nabrać, ale głównie dlatego, że go po prostu nie widziałem wcześniej, jak to wygląda z drugiej strony, no ale wiecie, gdybym nadział się w sklepie, to trzeba by było później mieć pretensje tylko i wyłącznie już chyba do siebie, chociaż właśnie nie do końca, bo może jednak do tego Lele, które próbowało nas oszukać. Kraina, o ile nastawiamy się, że to jest stricte Minecraft, może być, jest ok. Klocki, jeszcze raz mówię, naprawdę Lele się nadają do zabawy, podoba mi się to, co zrobili z figurkami, jednakże przez to zagranie marketingowe, które tu występuje i jednak to zakłamanie kolorystyczne i to nie do końca, że to jest ten Minecraft, no tutaj wyjątkowo jest to chyba jeden ze słabszych niestety Lele, jakie miałem w rękach, ale może, jeżeli
jeżeli będą więcej dużych lele w rękach, to ta ocena dla lele ogólnie spadnie, bo wiecie, ja dotychczas testowałem małe lele i to tamta ocena była wysoka w wypadku figurek i małych wykończeń plus elementów. W przypadku zestawów niestety może się ona zmienić, zobaczymy. Czy chcecie widzieć jeszcze inne zestawy, w sensie kolejne takie Minecrafty duże? Piszcie mi w komentarzu. Czy chcecie bym dokupił drugi zestaw? Piszcie mi w komentarzu, moi drodzy. Jestem oczywiście otwarty jak najbardziej, a wy bądźcie otwarci na mój kanał gamingowy, na który was serdecznie teraz zapraszam. Z lele, tak jak mówiłem, nie popłaczecie się, jest ok, można te klocki śmiało kupować jako zastępcę dla Lego. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną, do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!